Inauguracja 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia of Camera nastąpiła 29 kwietnia na gali w kinie Kijów Centrum. Uroczystość była pełna humoru i niespodzianek, a jedną z nich była obecność na sali laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka, który świętował wówczas swoje 63. urodziny. Festiwal otwarto w obecności przedstawiciela partnera tytularnego, prezesa zarządu Netia S.A. Tomasza Szopy, a oficjalna formuła padła z ust wiceprezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga. Szanowni Państwo, uważam 9. Netia of Camera za otwarty. Dziękuję. Sercem Netia of Camera są oczywiście filmy. W tegorocznej edycji jest to 100 tytułów ułożonych w 10 sekcjach. Niektóre seanse tradycyjnie odbywały się w towarzystwie twórców, którzy z uśmiechem i cierpliwie odpowiadali na pytania zgromadzonych w sali widzów. W trakcie festiwalu odbyły się też pokazy specjalne filmów Krzysztofa Zanussiego, po których publiczność również miała okazję porozmawiać z mistrzem. W piątkowe popołudnie na zgromadzonych w kinie pod baranami czekała niespodzianka. Przewodniczący jury konkursu głównego zostawił odcisk swoich dłoni, który wkrótce trafi do krakowskiej Alei Filmowej. Wśród pokazów specjalnych w tegorocznej edycji Netia of Camera jest jeden, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni. 6 maja w kinie pod baranami miała miejsce wyjątkowa premiera. Mads Mathiesen, który w 2012 roku wygrał na naszym festiwalu, zaprezentował swoje najnowsze dzieło – modelkę. Cieszymy się, że pieniądze, które rozdajemy na gali zamknięcia, przyczyniają się do rozwoju kina. Jak przystało na festiwal filmowy na Netia of Camera, królowała kinematografia. Do tego stopnia, że musieliśmy na przykład zorganizować dodatkowy pokaz kosmosu Andrzeja Żuławskiego w dużej sali w kinie Kijów Centrum. Wydarzeniem była też projekcja podwójnego życia Weroniki, przy okazji której odbyło się spotkanie wyjątkowych gości poprowadzone przez Grażynę Torbicką. Towarzyszyli nam Maria Kieślowska, Irena Strzałkowska, Elżbieta Towarnicka, Krzysztof Zanussi, Jerzy Sztur oraz Artur Barciś. Netia of Camera organizujemy z rozmachem, więc na 10 dni opanowaliśmy centrum miasta. Festiwalowe projekcje odbywały się w aż 8 tradycyjnych salach kinowych i nowo otwartym pawilonie Czapskiego, gdzie przez cały tydzień w nietypowej scenerii wyświetliliśmy świetny repertuar z naszej stałej sekcji Amerykańscy Niezależni. Widzów, którzy wolą oglądać filmy na świeżym powietrzu, wraz z Gino Rossi, partnerem głównym festiwalu, zapraszaliśmy też codziennie na Plac Szczepański, gdzie wraz z ciepłymi kocami serwowali kino, któremu nie straszna żadna pogoda. Tradycyjnie pomyśleliśmy nawet o tych, którym oprócz świetnych filmów trzeba zapewnić miejsce do zabawy czy przebrania się. W ramach akcji Off Family najmłodsza publiczność wraz z rodzicami, dziadkami oraz ciociami i wujkami była mile widziana w kinie Kijów Studio. Pierwszy weekend festiwalu odbyło się wydarzenie, które zadebiutowało w naszym programie i które okazało się strzałem w dziesiątkę. Maja Ostaszewska, witam. Jesteśmy na Serial.com przy okazji festiwalu Netia of Camera w Krakowie. Zapraszam. Serial.com to panele dyskusyjne, prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi, a także specjalne kinowe pokazy, które przyciągnęły tłumy fanów produkcji małego ekranu. Wiele doświadczeń zaoferowaliśmy też przedstawicielom branży filmowej. W ramach Off Camera Pro Industry odbyły się wykłady, spotkania, sesje one-to-one oraz konsultacje. To była jak zwykle świetna okazja dla filmowców, aby nawiązać nowe znajomości branżowe, pozyskać koproducenta, czy uzyskać od zaproszonych gości odpowiedzi na pytania z zakresu promocji filmowej czy prawa. Netia of Camera dba o edukację filmową także na wydarzeniach otwartych, czego świetnym przykładem jest cykl wydarzeń z laureatem m.in. nagród BAFTA oraz Emmy, Danielem Brockelhurstem, który dzielił się swoim doświadczeniem. Wydarzenie to towarzyszyło rozwiązaniu prestiżowego konkursu scenariuszowego Script Pro, który współorganizujemy ze Szkołą Wajdy, a którego partnerem jest PiS, a partnerem strategicznym Kanal Plus. Zgodnie z werdyktem jurorów, pierwsze nagrody na tegorocznym edycji Netia of Camera wywalczyli Monika Pużycka-Olchowik oraz Małgorzata Skolankiewicz, autorki scenariusza Magnetyczny Henio, Mateusz Pacewicz, twórca Bożego Ciała, a także Ireneusz Grzyb i Dominik L. Marzer za Dzienniki oraz Konrad Aksinowicz za Powrót do Legolandu. Tego samego wieczoru przyznano też nagrody w konkursie #63.pl, w którym nagrodę główną za najlepszy film o patriotyzmie otrzymali Sebastian Graboś i Jakub Czekański,
twórcy współczesnych bohaterów. Pozostałe nagrody przypadły Ewie Skłodowskiej, Julii Klocek oraz Arkadiuszowi Hauptowi. Okazją do spotkania z nietuzinkowymi twórcami był również panel dyskusyjny z Tomaszem Bagińskim oraz innymi osobami zaangażowanymi w projekt Legendy Polskie, które prezentowaliśmy na festiwalu wraz z naszym partnerem głównym, właścicielem platformy handlowej Allegro. Netia of Camera to wreszcie wydarzenie, które z jednej strony obejmuje naukowe panele dyskusyjne, a z drugiej imprezy do późna w nocy, bo przecież z życia nocnego słynie nasze miasto. Z zaproszonymi gośćmi bawiliśmy się na bankietach, między innymi w stylowych wnętrzach Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, a z naszą publicznością i krakowskimi DJ-ami w klubie festiwalowym w Pasażu. Kulminacyjnym punktem Netia of Camera była oczywiście wczorajsza gala zamknięcia, na której poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji. Wieczorem do Kina Kijów Centrum Mercedesami od naszego partnera zjechali się znakomici goście. Uroczystość, którą jak co roku poprowadzili Magda Miśka-Jackowska i Marcin Prokop, rozpoczęła się od przemówień Ani Trzebiatowskiej i Szymona Miszczaka, a po nim w imieniu partnera tytularnego głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej Netia SA Zbigniew Jakubas. Jest mi bardzo miło, że jestem z Państwem, że mogę reprezentować firmę Netia SA na dzisiejszej gali. Bycie tutaj to jest niesamowite wyróżnienie. W końcu rozpoczęło się wręczanie nagród. Jury młodzieżowe wybrało film Bodkin Raz. A potem przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych wręczyli nagrody za najlepszy polski debiut producencki. 15 tysięcy złotych otrzymał Leszek Bodzak za Carte Blanche. Czek na 10 tysięcy trafił do Małgorzaty Staroń za film Bracia, a wyróżnienie do Mariusza Włodarskiego za Intruza. Natomiast nagroda specjalna PISF z rąk Magdaleny Sroki powędrowała do producentek filmu Baby Bump, Agaty Szymańskiej i Magdaleny Kamińskiej. Następnie przedstawicielka Allegro, Anna Iller, ogłosiła, że decyzją widzów nagroda publiczności należy się Kindze Dębskiej za Moje córki krowy, po czym w imieniu naszego partnera głównego wręczyła 10 tysięcy złotych. Wreszcie na scenie rozpoczęto rozdawanie nagród w konkursie polskich filmów fabularnych. Na scenie pojawili się więc jurorzy, przewodnicząca Aleksandra Bern oraz Gronja Humphries i Billy Hopkins. Zgodnie z ich werdyktem najlepszym aktorem został ogłoszony Bartłomiej Topa. Za najlepszą aktorkę jury uznało Agnieszkę Grochowską, w której imieniu nagrodę odebrał mąż Dariusz Gajewski. Nagrodzeni otrzymali po 10 tysięcy złotych oraz ekskluzywne zegarki. W imieniu partnera głównego Gino Rossi nagrody wręczał Tomasz Malicki, a apart właściciela marki Albert Rille reprezentowała Ania Rubik. W końcu Dominika Kulczyk wręczyła nagrodę Kulczyk Foundation w wysokości 300 tysięcy złotych, która przypadła twórcom Obcego Nieba, Dariuszowi Gajewskiemu i Kubie Kosmie. Drugie miejsce w konkursie zajął film Nowy Świat. Poza tym jurorzy wyróżnili obrazy Na granicy oraz Intruz. Zanim poznaliśmy zwycięzcę konkursu głównego, swój werdykt ogłosili jurorzy Fipreski. Za najlepszy film uznali Córki Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. Napięcie na sali sięgnęło zenitu, gdy przystąpiono do rozwiązania konkursu głównego Wytyczanie drogi. Decyzją jury Brigitte Lacombe, Lynn Ramsey i Dicka Pope'a, obradujących pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. Proszę Państwa, obrady trwały krótko, mimo że mieliśmy różne zdania, ale przyjęliśmy bardzo konstruktywną zasadę, polecam następnym jury. Postanowiliśmy, że mówimy tylko o filmach dobrze albo wcale. Dziewiątą edycję Netia of Camera wygrał Kaweh Modiri, reżyser i scenarzysta Bodkin Raz. I was just saying how amazing this festival is. I think I'm gonna, you know, start living here. W obecności wiceprezydenta Krakowa nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów wręczył autorowi przedstawiciel partnera tytularnego festiwalu, przewodniczący Rady Nadzorczej Netia SA Zbigniew Jakubas. Bodkin.
the stranger. What I say about him. Wzruszenia. Czas dla fotoreporterów. The festival was already amazing. It was already such a big pleasure to be here and such an amazing time, such a good vibe, such good films. And now it's even getting better with winning these awards. So I'm a very, very happy man. The best film. Many things go into a best film. You know, it's storytelling. It's the art of storytelling, keeping your audience active, asking your audience to question themselves. And I think we felt that this film was the best. Ten festiwal zawsze był mi bardzo drogi. Jestem z Krakowa. Ekipa filmowa jest raczej warszawska, natomiast ten festiwal no to jest chyba mój ulubiony festiwal w Polsce. No i chciałbym, żeby to był początek dużej kariery tego filmu na świecie. Najważniejsza rzecz, którą staramy się dawać i twórcom, aktorom, reżyserom, a równocześnie widzom, to jest wolność i przeżywanie emocji tych najprawdziwszych, które są w nas. Gratulacje, radość, czas dla fotoreporterów. 9. edycja Netia Off Camera dobiegła końca, a ze sceny padła oficjalna formuła zamknięcia. Pozwólcie Państwo, w związku z tym, że teraz padnie sakramentalne zamknięcie 9. Netia Off Camera. Dziękuję Państwu bardzo. Pożegnaliśmy się z festiwalem, pewni, że wrażeń dostarczyliśmy co najmniej tyle, ile kolorowych kropek na wszystkich naszych torbach i koszulkach razem wziętych. Za rok postaramy się jednak nawet tę liczbę atrakcji przebić. Do zobaczenia.